Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na konferencji prasowej prezes Rady Ministrów, pani Beaty Szydło. Szanowni Państwo, dziś niezwykle ważny i wyjątkowy dzień dla polskiego rządu, jak i również dla polskich obywateli. A dlaczego? O tym powie nam pani premier Beata Szydło. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście to jest bardzo ważny dzień. To jest bardzo ważny dzień dla rządu, to jest bardzo ważny dzień dla polskiego parlamentu. Dla mnie osobiście, bo mogę dzisiaj powiedzieć, że dotrzymałam danego słowa, ale przede wszystkim to jest bardzo ważny dzień dla polskich rodzin, dla wszystkich polskich rodzin. Po raz pierwszy po 1989 roku będzie w Polsce kompleksowy program prodemograficzny wsparcia polskich rodzin. To jest niezwykle istotna i ważna sprawa. Dokładnie we wrześniu 2015 roku zadeklarowałam, że złożymy program prorodzinny. Nazwaliśmy go Rodzina 500+. Powszechnie mówi się o nim, że to jest 500 zł na każde dziecko. I wtedy we wrześniu 2015 roku, kiedy trwała jeszcze kampania wyborcza, powiedziałam, że ten program będzie nie tylko deklaracją składaną w kampanii wyborczej, ale że dotrzymamy słowa i go zrealizujemy, jeżeli Polacy nam zaufają. I mam ogromny zaszczyt i satysfakcję dzisiaj powiedzieć Państwu, że słowa dotrzymaliśmy. Oto program Rodzina 500+. Program wsparcia polskich rodzin. W kampanii wyborczej mówiliśmy o tym, że ten program jest potrzebny dlatego, że dzisiaj wiele spośród polskich rodzin potrzebują wsparcia materialnego. Ale ten ważniejszy cel, który stawiamy sobie dzisiaj jako jeden z naszych priorytetów, to jest kompleksowa, systemowa polityka prorodzinna. To jest całościowe spojrzenie na wsparcie rodzin. To jest właśnie demografia, te wyzwania, które przed nami stoją. Dzisiaj robimy pierwszy krok. Rodzina 500+, przygotowana w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pracy i Polityki Społecznej, stał się faktem. Oto projekt ustawy, który za chwilę złożę na ręce marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego. Od początku, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym programem, mówiliśmy o tym, że ten program jest potrzebny w Polsce z kilku względów i nie należy patrzeć na niego tylko i wyłącznie w kontekście finansowym, w wymiarze finansowym. On jest niezwykle ważny. On jest niezwykle ważny, bo rzeczywiście dzisiaj finanse państwa, budżet państwa musi zabezpieczyć środki na realizację tego projektu. W przyjętym przez nas w ubiegłym tygodniu projekcie budżetu, teraz już ustawie budżetowej, która jeszcze będzie w tej chwili, nad którą będą trwały prace w Senacie i zostanie podpisana później przez pana prezydenta, te pieniądze zostały zabezpieczone. Ale też chcę wyraźnie powiedzieć to, co podkreślałam zawsze i od początku. Dziecko to jest najlepsza inwestycja w przyszłość. To nie jest koszt, to inwestycja. I my wszyscy, politycy, którzy rozpoczniemy pracę nad tym programem tutaj w Sejmie, musimy o tym pamiętać. Dziecko to inwestycja, a nie koszt. I musimy w ten sposób podchodzić do przygotowania tego projektu. Wsparcie rodzin jest najważniejszym priorytetem mojego rządu. Dlatego ten program jest początkiem drogi, tak jak już wcześniej powiedziałam. Dzisiaj mogę powiedzieć, dotrzymałam danego słowa. Prace nad tym projektem trwały od początku, kiedy rząd otrzymał swoją misję. Ale ja mam ogromną satysfakcję, że w przygotowaniu tego projektu brały udział polskie rodziny, bo bardzo szeroko go konsultowaliśmy, bo pytaliśmy różnych środowisk, bo uruchomiliśmy specjalny adres internetowy, na który wpływały uwagi, wnioski. To są wszystko ważne głosy. I to, że to jest program tworzony przez ekspertów, przez polityków, ale przede wszystkim przez polskie rodziny, ma ogromny walor, o którym też trzeba wspomnieć, ten walor obywatelski. Bo chodzi nam też o to, żeby to był program, który będzie przede wszystkim skuteczny i będzie praktycznie wypełniał to, na co oczekują dzisiaj polscy obywatele, polskie rodziny.
Szanowni Państwo, teraz rozpoczynamy ten etap prac parlamentarnych. I wszyscy politycy, wszyscy parlamentarzyści musimy pamiętać o jednym, że z tego programu skorzystają wszystkie polskie rodziny, bez względu na poglądy polityczne, bez względu na światopogląd. To jest program dla wszystkich. I bardzo bym chciała, i o to się zwracam z prośbą do opozycji, żeby w trakcie prac nad tym projektem nie były istotne spory polityczne, bo nie one są dzisiaj ważne dla polskich rodzin. Pracujmy nad nim merytorycznie. Pracujmy nad nim w skupieniu, pochylając się nad każdym zapisem. Bo ten program potrzebny jest dzisiaj polskim rodzinom. To będzie sukces nas wszystkich. Jeżeli go przyjmiemy, jeżeli wejdzie w życie, to będzie sukces całego polskiego parlamentu. Bez względu na to, w jakim jesteśmy klubie. To jest apel do opozycji. Pokażmy Polakom, że potrafimy się w ważnych dla nich sprawach zjednoczyć.